Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Przeglądy kolorowanek. No i tym razem pokażę Wam moją najnowszą kolorowankę. Kupiłam ją dosłownie chyba kilka dni temu, a raczej kilka dni temu przyszła pocztą. Jest to kolorowanka zagraniczna, wydana w Polsce, autorstwa Anastazji Katris. O polskim tytule Zaczarowane pory roku. No i pierwsze, co można zauważyć, to to, że kolorowanka jest bardzo, ma bardzo nietypowy format. Po pierwsze jest kwadratowa, większość kolorowanek jest prostokątna, jednak są też na przykład kolorowanki Basford, które są kwadratowe, jednak mimo tego, że są kwadratowe, są większe. Więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mały format. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo jeszcze nic nie kolorowałam z niej. Natomiast jeśli chodzi o kwadratowe kolorowanki, te właśnie większego formatu, minus był taki, że nie chciały się zmieścić w skanerze, takim zwykłym, na kartkę A4, jak raczej zwykle ma się gdzieś tam w domu. Więc musiałam ucinać albo kawałek góry, albo kawałek dołu. Tutaj myślę, że nie będzie tego problemu. No i mamy sobie taką okładeczkę, która właśnie już pokazuje cztery pory roku. Też po części jest pokolorowana, po części nie. Ogólnie ta autorka ma sporo kolorowanek. Część z nich właśnie jest wydana w Polsce. Są to zaczarowane coś tam. Właśnie to jest taka charakterystyczna cecha tych kolorowanek autorki. Co też ciekawe, jakiś czas temu, jak czegoś szukałam, zobaczyłam, że autorka ma też na swoim koncie kolorowankę, która nazywa się I Love Drag Queens, więc plusik dla niej jeszcze większy. Za to chociaż niestety kolorowanka nie jest wydana w Polsce, jak można się spodziewać, po naszym kraju. No i tu jest okładka, taki karton dość gruby, śliski. Myślę, że całkiem fajnie tutaj właśnie osłania kolorowankę przed jakimiś tam zniszczeniami. No i tutaj jest taka bardzo minimalistyczna strona tytułowa, gdzie jest tylko właśnie tytuł. Co ciekawe, litera E jest większa od tych pozostałych poza pierwszą. No i znowu ta sama strona, z tym, że tutaj już mamy różne jakieś tam właśnie elementy związane z daną porą roku, tak? Lato, wiosna, jesień, zima. No i idziemy dalej. Informacje o autorce, jakby ktoś chciał sobie poczytać. Kolorowanka została wydana w 2015, a w Polsce w 2016, czyli znowu mam ją z jakimś tam opóźnieniem. W tym samym roku została wydana co poprzednia, z poprzedniego filmu Szczeniaki. No i ogólnie kolorowanka, jak głosi tytuł, jest o porach roku. Więc mamy tutaj właśnie podział na różne pory roku. To idzie tak chronologicznie, tak więc tutaj mamy styczeń, czyli nowy rok, fajerwerki. Jeden z obrazków, który bardziej mi się podoba, czyli właśnie świętowanie Nowego Roku. Tam Rok Smoka w Japonii i tak dalej. W Chinach. Przepraszam. No i lubię takie właśnie klimaty, więc dla mnie to na plus. Kolorowanka jest jednostronna, jak widzicie. Dzięki czemu nie trzeba się martwić, czy coś nam przebije. No i tutaj już przechodzimy do Wielkanocy, więc jakby są tu i pory roku, i święta związane z tymi porami roku, różne właśnie charakterystyczne przedmioty, jakieś tam aktywności. Ogólnie kolorowanka, jak widzicie, ma takie dość duże elementy, jak na kolorowankę dla dorosłych, szczególnie tutaj. I może się taka wydawać bardziej dla dzieci, jednak przez ten format i wielkość.
No, ale jest sporo obrazków, które mi się właśnie w niej bardzo podobają. Trochę też nawiązuje właśnie do wiosennych impresji, chociaż może nie tyle nawiązuje, co temat jest podobny, tak? Więc też mam kolejne obrazki wielkanocne, jakbym chciała się za to zabrać, jak przyjdzie czas. I kolejna, czyli tutaj właśnie jakieś tam baranki, króliczki. Tutaj pisanki. Nie lubię za bardzo obrazków, już mówiłam ostatnio, gdzie mamy takie przedmioty jednakowe poukładane w rządku. W tej książce jest ich trochę, niestety. No i tutaj mamy, nie wiem, za bardzo walentynki, trochę nie ta kolejność, nie wiem. Tutaj już przychodzi lato, kolejne właśnie pory roku. Tutaj jesień, czyli Halloween, tutaj są różne zimowe bałwanki i tak dalej, i tak dalej. Są też obrazki, które przedstawiają na jednym obrazku kilka pór roku na raz, co jest czymś, co mi się najbardziej w całej tej książce podoba. Mój najukochańszy obrazek z całej książki to jest ten. Mamy tutaj panią wiosnę, panią zimę i panów jesień i lato. No i na przykład kolejna, gdzie mamy właśnie drzewo pokazane w różnych porach roku. Robiłam jakiś taki obrazek na książce, właśnie, która nie była tak sama zaprojektowana, więc bardzo mi się to podoba. Czy choćby obrazek z okładki, który jest też jednym z moich ulubionych, gdzie mamy właśnie na jedno drzewo, tak ślicznie, fantazyjnie narysowane i właśnie cztery pory roku na jednym obrazku. I to jest właśnie powód, dla którego kupiłam tę książkę, bo te obrazki z czterema porami roku na jednym rysunku są dla mnie przepiękne i nie widziałam czegoś takiego w innych kolorowankach. No ale wracam już tak chronologicznie. Tutaj mamy dalej Wielkanoc. I tutaj już myślę, że przechodzi do wiosny, jakieś tam pszczółki, deszczyk taki wiosenny i tak dalej. Jest dużo w tej kolorowance również mandali. Ja nie lubię mandali. Nie wiem, jak można je kolorować, ale jednocześnie część z nich jakby to nie są tylko takie wzorki, jak z reguły, jak ktoś nie wie, co to jest mandala. Takie po prostu koło z różnymi wzoreczkami takimi do dziabania małymi. Tak więc tutaj przynajmniej mamy jakieś elementy takie, no wiecie, jakieś drzewa, jakieś tam parasolki, kwiatki, więc powiedzmy, że trochę mniej mi to przeszkadza. No i tutaj, mimo że to jest właśnie też przedmioty w rządku, to lubię ten obrazek, bo bardzo lubię kolorować obrazki, na których jest deszcz. Nie wiem czemu, kompletnie nie wiem, ale lubię. Czy właśnie jakieś liście jesienne, więc bardzo mi to tutaj pasuje. Tu mamy taki obrazek, właśnie charakterystyczny też dla Basford. W każdej z jej książek jest właśnie coś w kształcie serca. Tutaj mamy kwiatuszki, jakieś tam pszczoły. Nie wiem, czy to ma być, nie wiem, Dzień Matki, Walentynki. W sumie bardziej Dzień Matki, tak? Jakby iść tutaj chronologicznie, nie wiem. A tutaj jest tęcza. Przesłodki ślimaczek, tak z przodem narysowany, bardzo mi się podoba. No i tęcza, ja kochać tęczę, więc ten obrazek też bardzo, bardzo lubię. No i myślę, że już powoli mogę przejść właśnie do takiego szybkiego oglądania. Powiem jeszcze tak. Autorka bardzo często właśnie, no nie wiem, może nie bardzo często. Jest też trochę obrazków tutaj pokazujących zwierzaczki. Jest obrazek, gdzie są właśnie takie myszki zwinięte w kłębek, czy tutaj to są jeżyki, tak myślę. I te obrazki są przeurocze. No spójrzcie, jak one słodko wyglądają zwinięte w kulkę, tylko nie wiem, czemu tutaj mają takie kółeczka. Trochę mi się to kojarzy z jakąś chorobą, nie wiem. No i zapraszam Was do oglądania. Usłyszymy się jeszcze na koniec filmu, gdzie powiem parę słów.
No i skończyłam już przeglądanie tej kolorowanki. Tutaj jest jeden moim zdaniem z najsłodszych obrazków. Mamy bałwanka i bałwanka kotka. Tutaj też były właśnie różne inne bałwanki. I chociaż już mówiłam, że nie lubię takich przedmiotów w rządku, to słodkie jest to, że każdy ten bałwanek jest całkiem inny. Ten na przykład tych nausznika z tym szalikiem na nos jest słodki.
No i tutaj jest zapowiedź innych kolorowanek właśnie z wydawnictwa Amber. Kolorowanki są całkowicie różnorodne, na przykład zimowa kraina czarów, jakieś wzory geometryczne, krajobrazy, tatuaże, ogrody, więc co kto woli. Tutaj jest kolejna strona i tutaj są właśnie mandale, jakieś ptaki, kwiaty, cytaty różne, też właśnie z elementami do kolorowania i tu jest okładka. No i na okładce mamy informacje o innych kolorowankach autorki, które też właśnie zostały wydane w Polsce. Kolorowanka ma już 2 lata, więc jest dopiero zapowiedź Zaczarowanych Tropików, choć ta kolorowanka już wyszła. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś, być może, bo nie śledzę jakoś bardzo, ale powiem tak. Reszta niezbyt do mnie przemawia. Jakbym miała całą kolorowankę o motylach, to bym się zabiła. Tak samo o ptakach. Ocean już prędzej, bo są różne stworzenia, ale też nie lubię zwierząt kolorować. Poza tym mam już ocean Basfordowej, więc nie. A jeśli chodzi o Zaczarowane Istoty, sprawa jest dość ciekawa, bo ta kolorowanka wyszła jeszcze nim wyszła Mitomorfia, właśnie, która też nawiązywała do takich mitycznych stworów, a ja bardzo, bardzo uwielbiam wszelkie takie magiczne istoty, ale nie kupiłam tej książki do dziś, bo odpycha mi kreska. To, że jakby te postaci tutaj są takie segmentowane, nie wiem, może jeszcze zmienię zdanie, bo bywało tak z innymi kolorowankami, na razie jestem na nie, ale no nie wiem. Kolorowankę kupiłam naprawdę za grosze, na pewno nie za tyle, co jest tu napisane, ale co ciekawe, kupowałam właśnie na Allegro, było niewiele, dosłownie chyba kilka kolorowanek, które można było kupić, z czego część była używana, a raczej w internecie nie spotykałam się jeszcze z używanymi kolorowankami, inaczej, na Allegro jakoś nie bardzo się spotykałam, no nie wiem. Taka tam ciekawostka, więc nie wiem, czy już mi się kończy nakład, czy coś, bo kolorowanka jest stara. Nie wiem, więc nie powiem, ale cieszę się, że ją w końcu kupiłam. Co też jest ciekawe, bo kolorowankę widziałam już dawno, ale jakoś dopiero tak ostatnio bardziej się w niej zakochałam. Kolorowanka jest, myślę, że gruba. Obrazki są jednostronne, jak widać. Kolorowanka jest klejona, ale na razie nie ma w planie się rozpaść, mimo że tak ją mocno zginałam, żeby dało się kolorować, więc to też jest dla mnie na plus. Papier jest naprawdę gruby, co biorąc pod uwagę, że obrazki są jednostronne, to nie jest jakoś bardzo ważne, ale na pewno jest bardzo miłe, że dali taki papier. Papier jest biały, taki właśnie w sam raz, ani śliski, ani taki za bardzo szorstki. No a jeśli chodzi o format, to na razie nie mam swojego zdania, dopiero muszę się zabrać za kolorowanie, więc wtedy dopiero będę mogła się wypowiedzieć na ten temat. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Tutaj właśnie, jak widzieliście, były obrazki. Właśnie wiosna, lato, jesień, zima, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Halloween, jakieś takie, nie wiem, walentynkowe serduszka, nie wiem jak to zinterpretować, wszelkie właśnie opady deszczu, śniegu, słoneczko, plaża, jakieś właśnie kwiatuszki na wiosnę, wiele właśnie różnych tutaj, czy zwierzaczki, naprawdę jest dość różnorodna ta kolorowanka i przypadła mi do gustu. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Niedługo widzimy się w kolejnym. Mam jeszcze jedną z najnowszych zaległą, a starych jeszcze ho, 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 więc zobaczymy, jak to tam będę miała akurat właśnie ochotę, żeby nagrać coś takiego. Napiszcie, czy macie tą kolorowankę, no i czy Wam się spodobała. No i to na tyle. Pa!